Półfinał turnieju ESL Open Cup, edycja 184 europejska. W górnym lewym rogu ma Xpex z Teemu Sidestorm Gaming, tak zwany Księciunio, a tutaj Klem z Teemu Liquid. Klemen Desplanches już nie rumakuje, nie kombinuje z innymi rasami, nie gra Protossem, tylko twardo Terranem. Po zwycięstwo, po złoto tutaj może idzie nawet. Tydzień temu był w stanie ograć Max Paxa, może dzisiaj to powtórzy, już nawet wygrał pierwszą mapę, a my oglądamy to spotkanie od mapy drugiej. Aha, no stara strategia Warlords Battlecry, to grałem nawet troszeczkę w to, bardzo fajna, mega fajna była. To było niezłe. Ciekawe, czy jakby dzisiaj włączyć te niektóre gry, czy też by się tak podobały, jak wtedy. Albo przynajmniej porównywalnie, czy by była ochota przechodzić, bo na przykład Nightset Merchants mi się bardzo fajnie. Za każdym razem jak włączałem misję, to tak człowiek wsiąkał na godzinę, dwie albo trzy, bo jakoś tak, nie wiem. Ciekawe, czy by było też tak z tymi innymi grami z przeszłości. Jak widzimy, Max Pax już sunie do przeciwnika. Okej, to jest, wszystko jest, dobra. No to niech się rozkręca troszeczkę ten cały początek. Max Pax zagrał z Klemem na mapie pierwszej chyba ponad 18 minut, z tego co widziałem. Czyli była taka prawidłowa batalia. Ciekawe, jak mu teraz na mapie drugiej się zejdzie. Czy lecimy twardo Forgate Blinki króciutko 1 na 1, na 1 do 1, czy może jakieś Dark Templary, bo też czasami pamiętam, że grywał. A jeszcze chcę zobaczyć właśnie ten wynik tydzień temu, jaki on był. No dość łatwo sprawdzić, zamieniając parę rzeczy. Jak to się prezentuje? A nie, tydzień temu to Max Pax Klema pokonał, mój Boże. Pamięć dobra, ale krótka. Akurat mu siadło, czyli jeszcze dwa tygodnie wcześniej, jak się Klem spotkał z Max Paxem, to wtedy wygrał Klem. Dobra. No to teraz jak kolosy mają plus jeden do zasięgu, to tym bardziej chyba Max Pax powinien dać radę. Ale właśnie, wtedy to był finał, teraz to jest półfinał, więc tylko do dwóch wygranych map, a nie do trzech. Dobra, zobaczymy jak będzie. Swoją drogą, nawiasem mówiąc, właśnie zarówno w tym tygodniu, jak i tydzień temu Spirit doszedł do półfinału. Tydzień temu przegrał na Max Paxa, w tym tygodniu z Showtime'em nie poszło. Adeptki za dwa mariny. O! Myślę, że jednak byłem zadowolony z tej wymiany początkowej, zwłaszcza, że mu Helion nie padł i zaraz go sobie będzie naprawiać. Jak widzimy, Helion podjechał w zasadzie pod orbitala i to jeszcze od tej strony, gdzie są minerały, więc dla SCV-ki perfekcyjnie, no bo ona chce jak najkrótszy czas spędzić na dojechaniu do Heliona, a potem powrocie do wydobycia, więc najlepiej jest właśnie tutaj gdzieś zaparkować, no mniej więcej w tym miejscu gdzieś. No bo na przykład jakby tutaj zaparkować Helionem i go naprawiać, to jest sobie musi daleko dojechać, potem wrócić i po co ten czas tracić na dojazd z CV-ki, jak to Helion może dojechać.
jest bardzo fajna lokalizacja dla stalkerów. W ogóle świetnie zaczął już Max Pax, bo udało się właśnie... Ej, wow, aż tyle się udało rzeczy już wyłapać. Może Cichanka, no to widzieliśmy, ale że jeszcze inne elemenciki tak ładnie wyglądają Max Paxa. No, mam wrażenie, że on to właśnie wygrał. Maruder, Cichank perfekcyjnie, chirurgicznie wymierzone te obrażenia przez Protossa. I teraz jeszcze troszeczkę walki, troszkę mikro. Nie no, super. Perfekcyjnie. Ciekawe, czy wskoczy teraz w tanka. Czy on go w ogóle widzi? No trochę widzi, ale nie zachował się idealnie. No, dobrze się rozkręciło. Wracamy do gry, widzę, z tym Forgate Blinkiem. Klasyka Max Paxa. Jak mało kto to potrafi zrobić. Teraz te bardziej zdrowe stalkery były o to odpowiedniej strony. Chociaż jak ten obity się tam znalazł, nie wiem, po blinku. Nie no, świetnie mikroje Max Pax jak dotąd. Tam jest jeszcze chyba jakaś mina, ale nawet Kled nie miał w sobie tyle szybkości, żeby ją zakopać. O, teraz dopiero uderzenie. Ale Max Paxowi możliwe, że już wiele nie brakuje. Może nawet zaraz spróbuje zakończyć tę rozgrywkę. Teraz widzi, że Cichank złożony, więc oczywiście skok tygrysi i... No i ładnie, chociaż aż 4 marudery tutaj są. Steampack odpalony. No, będzie tracić Protoss. Będzie. Podnieś, dobrze. I uciekamy. I 10 CV zniszczonych i osłabiony Klem. Na Max Pax specjalnie osłabiony w tej chwili nie jest. Oczywiście kosztowało go to sporo, bo aż 10 stalkerów, ale warto było. 1200-1300 różnicy w stratach. Jeszcze raz przerzucam. No to mądre było, żeby wykopać i zakopać. Max Pax mógł tutaj stalkerami zeskoczyć, ale był bardziej zajęty atakowaniem przeciwnika. Ale koniec końców i tak bardzo dobrze wybroniono ta mina przez księciunia. O, tu się jakoś trochę nie spojrzał, a może chciał chwilę dłużej powymieniać się z przeciwnikiem. I do pierwszej bazy i tak do końca go męczy, aż zamęczy. To jest mega dobre dla Tuńczyka. No, zobaczymy trzecią mapę, myślę. Już chyba tego nie unikniemy. Po raz kolejny dobre zachowanie Max Paxa, takie dla niektórych może przedwczesne, ale jednak prawidłowe uciekanie stalkerami, żeby ich nie tracić, bo to są cenne jednostki. Znaczy cenne, drogie na pewno. A jak dobrze się ich użyje, no to są bardzo wartościowe. Oho, tu są dwie miny. Jedna odpaliła, druga nie, ale wystarczy. No, nieźle. Ale fajna zasadzka, panie Klement. Zaskakująco skuteczna i teraz oczywiście lekko uskrzydlony tą akcją próbuje jeszcze bardziej zaczepić, złapać przeciwnika. Owocne to było. Dużo sił teraz wychodzi, jak widzimy na mapę. Przyzwoite force fieldy blokują troszeczkę terana, utrudniają mu życie i oczywiście teraz przechodzimy w te męczące, niekończące się wjazdy z lotów. Klem na 5 raksach, czyli chce już skończyć za chwilę rozgrywkę. No i w sumie to chyba skończy. Tak właśnie myślałem. GG, Max Pax wygrywa tę mapę. To skończył bagieciarz. Nie no, elegancka kontrola i mikro i wszystko. Było całkiem prosto. Kolejna mapa to oczywiście Ancient Cistern. Tutaj mamy Max Paxa, z drugiej strony na ekranie Klem. No, na razie zawodnik Team Liquid został szybko przywołany do porządku Forgate Blinkiem. Dobrze wyszła taktyka księciunia. No jest, ups, na pewno też spora szansa, że Max Pax wygra mapę kolejną. Tydzień temu wygrał finał z Klemem, 3-2. Teraz w półfinale się spotkali, więc troszeczkę krótszy format, a nawet nietypowo może byłoby zobaczyć finał z dwoma Protossami. No, pożyjemy, zobaczymy.
No i szybka rundka dookoła. Sprawdzamy, co tu się właśnie dzieje, czy może nic się nie dzieje. Command Center, reaktor. I za chwileczkę, co tutaj jest? A tutaj jest adeptka. Adeptka nie ma żadnych szans na tyle Reaperów i dwa Heliony, więc robi co chce tutaj Clem. No i Protoss zdaje sobie sprawę, że jest spore zagrożenie, więc lepiej się w pełni zabarykadować, nawet anulował baterię. Też ciekawy wybór. No, elegancka obrona. Oracle też z powietrza może zamęczyć Heliona. No dobra, czyli Max Pax gra... okej. Trzecią bazę. Myślałem, że teraz dostawi właśnie asymilatory i może robo, a tu jednak tak jak to zazwyczaj w sumie rozgrywam. No cóż, proby nie da się uratować przed takim Helionem, bo Oracle była za daleko, a zresztą i tak nie miała energii. Oklem być może właśnie oszacował, że ten atak ma duże szanse powodzenia i spróbuje nim wygrać. Bateria już gotowa. W sumie to mega ciekawe, czy Klem łatwo wygra tak sobie po prostu z Max Paxem na mapie trzeciej. Sporo Marinów, cyklon, oczywiście bunkry też są grane. Do szarży jeszcze bardzo daleka droga. Zazwyczaj jak dobry teren robi taki push, to wie co robi, wie dlaczego robi i może nawet będzie łatwe zwycięstwo. Już widział przecież dokładnie, ile jest jednostek Protossa i tutaj zostaje. Zamiast się ewakuować, próba zniszczenia Liberatora na razie nieudana. Powinien chyba naprawiać teraz tego Liberatora jedną SCV-ką. Chyba, że dopiero jak skończy bunkry. Ale łatwo tego Liberatora teraz zniszczyć, atakując jakoś od boku. No ale Max Pax po prostu się wycofuje, no i traci Nexusa, czyli jednak udana akcja, nawet bardzo udana. Teraz SCV-ki naprawiają tego Liberatora. I to jest moment, w którym Clem moim zdaniem już powinien się zawrócić i... Widać, że nawet tymi posiłkami nie idzie, to jest już dwa tanki już są. Chyba, że jeszcze się połasi o dwa pylony. Ale to jest świetne dla Klema, bo po zniszczeniu tych pylonów Max Pax tutaj miał jeszcze... A nie, dobra, już teraz nie będzie mieć supply bloka, bo dostawił bardzo dużo tych pylonów, chyba z 5 jednocześnie. No i w ten nietrudny sposób zawodnik teamu Liquid raczej jest już na prowadzeniu. Liczę, a raczej budzi się Max Pax, że przełamie teraz obronę Klema, ale Klem już nauczony takimi scenariuszami wie, że tutaj, no bunkier, supply depot też tutaj wbrew pozorom bardzo pomaga, żeby nie dało się otoczyć bunkra, łatwo dostać na rampę i tak dalej, no o to chodzi, tak właśnie trzeba grać jako
teren. Świetne barykady, świetne zastawianie się w różnych miejscach. Nie wiem, czy tym nie opłacało się wcześniej cofnąć, bo teraz to w zasadzie wycofanie chyba jest niemożliwe. Maxpax tylko czeka, aż bunkry zostaną sprzedane, aż teren się złoży i wyruszy w kierunku swojej bazy. A może i tak nawet te bunkry będzie przełamywać. No, dokładnie. I tak spróbuję. Znaczy spróbuję, wyczyści to. Nie ma co próbować, jak to mawiał mistrz Yoda. A coś tam jeszcze poklikał, ale... Sam jestem w sumie ciekaw, co namierzy. Aha, nie da się sprawdzić, dobra. To nieważne, to żartowałem, to nie zobaczymy. Co namierzał Klem w tej bitwie. Ale tak na szybko to widzimy, że padła do tej pory Oracle Phoenix, czyli... Na przykład Sentry nie namierzył, nie zniszczył Klem. Najlepsze to było, panie Maxpax. Miny bardzo mocno uderzyły w Feniksy. Piechotą się w sumie za bardzo nie zajął. Są kolejne miny. Taka średnia wymiana raczej dla niebieskiego gracza. Ale teraz będzie mieć Archony, może się poprawi. Tylko, że jak tu się dobrze wymienić z Klemem, który ma tyle przestrzeni, tyle miejsca. Portfieldów nie ma. Także on sobie rywala nie przytrzyma. Część zelotów, którzy są w połowie mapy już myślałem, że lecą na kontrę, bo tak początkowo biegli, a teraz chyba Maxpax uznał, że trzeba to tym sobie pomóc w obronie. Kurczę, no przecież to jest nic prostszego, bym powiedział. No kajtuje sobie tak po prostu go Klem, czyli uderza, ucieka i tak bez końca. Medivaki oczywiście, masę obrażeń. Okej, to ostatnia minuta to jakaś parodia. No nic się nie dało zrobić, no nic. Jako Protoss, Klem sobie tylko tutaj tak tańczył cały czas. No i zabawa dla Terana, fajna zabawa. Protoss akurat nie może za bardzo tutaj nic zrobić. No bo co mógł zrobić, wjechać w to? To dostajesz miny na klatę, miliard obrażeń, Klem się rozdziela. No nie wiem. No bez kolosa jak bez ręki, no to też oczywiście już było. Albo bez jakichś obrażeń typu Storm. Nie no, świetna kontrola oczywiście Klema. I teraz jeszcze miny zdziesiątkowały zelotów. No i proszę, Klem wygrywa dość sprawnie, dość szybko. 2-1 i zaraz zagra w finale na Showtime'a. Znowu Klem w finale. GG. Co tydzień ostatnio jest w finale. Teraz będzie Klem Open. Pomikrował, pokazał jak to się robi, no ale... No właśnie, chyba zabrakło tych kontrataków Maxpaxa, nie? Bo to tak... Czegoś, co może by przechwyciło posiłki Klema też. Bo po prostu jak Klem musi tylko w jednym miejscu mikrować, to widać, że się nie myli. A tak to zeloty by go rozpraszały i uniemożliwiały być może nawet atak. No dobra, GG. Za moment Klem kontra Showtime.